Czy to pierwsza ofiara mrozów w naszym regionie? Do dziś w tym miejscu widać ślady interwencji. W piątek rano w okolicach przystanku przy ulicy Francuskiej w Katowicach znaleziono ciało mężczyzny. O zwłokach na chodniku służby zostały poinformowane przez przechodniów. Na miejscu zjawiło się pogotowie ratunkowe i policja. Przybyły na miejsce, stwierdził zgon. Mężczyzna nie miał widocznych obrażeń, jednakże prokurator polecił przeprowadzenie sekcji zwłok. Dopiero wyniki tej sekcji zwłok dadzą nam tutaj odpowiedź na to, co było przyczyną śmierci tego mężczyzny. Wiemy, że to jest 51-latek. Z informacji, które posiadamy, nie miał on stałego miejsca zameldowania. Wyniki sekcji będą znane w przyszłym tygodniu.